Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. Szanowni Państwo, dzisiaj pokażę, opowiem o rzeczy, która może się przydarzyć absolutnie każdemu, czy pod domem, czy w trasie, w drodze. Dlatego dzisiejszym tematem jest prozaicznie prosta czynność, wymiana koła. Zapraszam. Szanowni Państwo, czyli przydarzyło nam się nieszczęście w postaci tak zwanego kapcia. No akurat nie mam samochodu z takim uszkodzeniem, też powietrza nie będę spuszczał ze sprawnej opony. Ale od czego powinniśmy zacząć? Tak jak Państwo widzą, nałożyłem kamizelkę odblaskową, czyli nasze bezpieczeństwo, podstawowa kwestia, o którą musimy zadbać. Czyli na wyposażeniu samochodu zawsze powinna znajdować się kamizelka odblaskowa. Zakładamy ją. Nawet jak będziemy wymieniać takie koło w dzień, przy dobrym nasłonecznieniu, a tym bardziej po zmierzchu czy na bocznej drodze. Również przydatną rzeczą, którą warto wozić w samochodzie, rękawiczki, które pozwolą nam oszczędzić nasze ręce przed zadrapaniem czy też przed zabrudzeniem. Najważniejsza też kwestia, oczywiście trójkąt ostrzegawczy na wyposażeniu każdego auta. Ustawiamy za autem w odległości około 50 metrów. Oczywiście jeżeli teren na to pozwala, poza terenem zabudowanym ta odległość około 100 metrów powinna wynosić. Również nasze usytuowanie na drodze, czyli w którym miejscu się zatrzymaliśmy, też ma decydujący wpływ na nasze bezpieczeństwo. Także pierwsza rzecz, ustawiamy się tak, żeby nie przeszkadzać innym, nie robić zagrożenia w ruchu drogowym, odpowiednie środki ostrożności i zabieramy się do pracy. Pierwsza rzecz, oczywiście zabezpieczamy auto przed stoczeniem się, czyli zaciągamy hamulec ręczny. Po drugiej stronie auta możemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć koło jakimś kamieniem, kawałkiem deski z przodu i z tyłu, tak aby auto podniesione z jednej strony nam nie przejechało, nie stoczyło się do przodu bądź do tyłu. Dlatego w tak przygotowanym aucie dopiero zabieramy się do pracy. Szanowni Państwo, wszystkie potrzebne narzędzia już mam wyjęte z bagażnika. Tutaj akurat do dyspozycji mam auto, które posiada jako koło zapasowe, tak zwane koło dojazdowe. Na takich kołach też proszę zwrócić uwagę, że jest informacja, jaką prędkość maksymalną możemy osiągać na tym kole. Dla własnego bezpieczeństwa można jeszcze niżej ograniczyć tą prędkość maksymalną. Dla porównania, potem jak zdejmę normalnego rozmiaru koło, pokażę Państwu, jaka jest zasadnicza różnica. Od razu widać, że to jest cienka opona, praktycznie w tej szerokości to motocykle jeżdżą na takiej szerokości oponie. Także mam przygotowane narzędzia, auto mam zabezpieczone, ja jestem zabezpieczony, widoczny na drodze i przystępuję do wymiany koła. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to poluzowanie kół, śrub, nakrętek, w zależności od modelu uszkodzonego koła. Oczywiście, aby się do nich dostać, należy zdjąć tutaj w tym wypadku kołpak. W przypadku felg aluminiowych zazwyczaj mamy od razu dostęp do śrub. Tutaj mamy akurat cztery śruby. Też większość z nas może posiadać jedną śrubę innego rozmiaru, oczywiście tak zwaną antykradzieżową, prawda? Też do tego potrzebna jest oczywiście odpowiednia końcóweczka,
którą zawsze wozimy w samochodzie, nie trzymamy tego w domu, bo w wypadku złapania kapcia, no nie będziemy mogli jej odkręcić. I zawsze też warto wiedzieć, gdzie, w którym miejscu auta, bo czasami to może przysparzać wielu problemów znalezienie takiej nasadki na tą inną śrubę. Tutaj mam akurat, nie mamy tego, mamy wszystkie cztery oryginalne śruby. Biorę klucz i luzuję. Proszę też oczywiście pamiętać, że luzujemy zawsze, czy też odkręcamy w lewą stronę, przykręcamy w prawą stronę. Także luzujemy o około 1/4 pół obrotu. Poluzowany już mamy. Także przystępujemy do uniesienia auta. Proszę pamiętać, że auto ma swoje punkty mocowania oryginalnego lewarka. Możemy się, żeby wiedzieć, gdzie te miejsca podniesienia występują, możemy zajrzeć do instrukcji oczywiście obsługi auta, lub jeżeli posiadamy oryginalny podnośnik, zazwyczaj na tym podnośniku również są wskazane takie miejsca. Także po znalezieniu tych miejsc, zazwyczaj to są takie wyraźnie zaznaczone miejsce, że lewarek powinien między tymi dwoma punktami się znaleźć. Ustawiamy sobie lewarek pod tymi punktami. Na razie ja ręcznie go uniosę mniej więcej do tego poziomu. Oczywiście zwracamy uwagę, aby lewarek był w linii pionowo stał na podłożu. Nie może być przekoszony do przodu, do tyłu, gdyż to będzie stwarzało nam niebezpieczeństwo, że samochód nam pojedzie mimo zabezpieczeń do tyłu bądź do przodu. Dlatego musi być idealnie pionowo ustawiony. I w momencie, kiedy wskoczyło nam we wcięcie w lewarku, możemy przystąpić już do konkretnego podniesienia. Podczas podnoszenia również obserwujemy, jak auto nam się zachowuje, bo też tutaj akurat mamy twarde podłożek, ale możemy na drodze gruntowej również takie czynności przeprowadzać, także też obserwujemy, czy lewarek się nam nie zapada w grunt. Jeżeli się zapada, oczywiście coś twardego, co rozłoży masę nam na większą powierzchnię, typu deska, i podnosimy do momentu, kiedy koło straci przyczepność z podłożem. Czyli już w tym momencie koło mamy uniesione i możemy przystąpić do konkretnego odkręcenia całkowitego koła. Ja zawsze jeszcze dla swojego bezpieczeństwa bujnę samochodem, czy nic się nie dzieje, czy stoi stabilnie na podłożu, czy nie ma tendencji do przechylania się, do przejeżdżania. Śruby już poluzowaliśmy, te pół obrotu, zauważył Państwo, że już można praktycznie palcem odkręcić każdą. Też przy odkręcaniu ostatniej przytrzymajmy sobie całe koło, ono troszeczkę waży, żeby nam nie poleciało na dłoń, na palce, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Odkręciliśmy cztery nakrętki i po prostu zdejmujemy koło. Zakładajemy czynność całą zakładania, oczywiście adekwatna, odwrotna do zdejmowania, z tą różnicą, za chwilę o niej powiem, że po złapaniu wszystkich czterech, po złapaniu teraz opuszczamy auto już do samego końca. Opuściliśmy auto, zatem przystępujemy już do końcowego dokręcenia śrub. Dokręcamy w sposób krzyżowy, czyli jak zaczynamy od tej śruby, następną śrubą, którą dokręcamy, jest ta, potem może być ta, następnie ta. Jeżeli mamy 5 śrub, też tak w postaci gwiazdki sobie dokręcamy.
Oczywiście wszystkie firmy podają momenty do kręcenia tych śrub w warunkach polowych. Rzadko kto ma klucz dynamometryczny. No tutaj trzeba po prostu na wyczucie to zrobić. Tym sposobem dokręciłem koło i w zasadzie cała czynność jest już zakończona. Oczywiście należy pozbierać wszystkie części, które nam klucze, nie zapomnieć. I tak jak Państwo widzą, no jest zasadnicza różnica w tych kołach całych, prawda? Tu mamy pełne wymiarowe koło, tutaj mamy koło dojazdowe, czyli tak jak sama nazwa wskazuje na to, koło dojazdowe, czyli to jest, służy nam do dojazdu, do zakładu wulkanizacyjnego, do warsztatu. Nie jest przeznaczone na dłuższe trasy i na wyższe prędkości. O tych prędkościach wcześniej mówiliśmy, pokazywałem. Zawsze takie koło dojazdowe ma jakąś informację, czy namalowane, czy przyklejona. Ta informacja jest na takim kole. Bardzo ważna rzecz. Osoby, które zmieniają oryginalne felgi na inne, aluminiowe sobie zakładają ze stalowych, zwróćmy uwagę, czy mamy właściwe śruby do kół, bo śrub jest bardzo dużo rodzajów. Jak mówię, jak ktoś zmieniał oryginalne koła na jakieś inne i zmieniał przy tym śruby, pamiętajmy, że koło zapasowe nam zostało, zazwyczaj kół zapasowych nie zmieniamy i zostaje nam koło zapasowe oryginalne i powinniśmy zawsze z nim wozić też śruby pasujące do danego koła. Bo śruba może się naprawdę różnić od... Ja może pokażę, na czym ta różnica może polegać, choć nie mam drugiej śruby do pokazania, ale to nie są... Każda śruba jest inna. Ten stożek, który tutaj Państwo widzą, on ma pasować do felgi. A śruby są różne. Są i płaskie, z podkładkami. Różny ten kąt może być tutaj. Dlatego, jeżeli mamy inną dojazdówkę, czy koło zapasowe, a inne felgi, wszystkie cztery, to zawsze do tej dojazdówki czy koła zapasowego powinniśmy mieć też komplet odpowiednich śrub. Bo jazda na przykręconym kole nieodpowiednią śrubą może skończyć się uszkodzeniem felgi, uszkodzeniem szpilek, czy też w ekstremalnie długiej jeździe, że tak powiem, nawet urwanie, zgubienie koła. A to już jest naprawdę niebezpieczne. I tak jak Państwo widzieli, czynność teoretycznie prosta, prawda? Ale niektórym może stwarzać jakieś kłopoty. Dlatego polecam w jakiś wolny dzień, gdy ciepło, pod domem przećwiczyć sobie taką czynność wymiany koła. Z przodu, z tyłu. Zobaczyć, gdzie w naszym aucie, w którym miejscu podłożyć lewarek, w którym miejscu jest klucz do kół, jak tego właściwie użyć. Dlatego polecam przećwiczenie wolnej chwili. A o tym, jak źle dobrane śruby, czy niedokręcone śruby, czy mogą skutkować, o tym powiedzą Państwu filmiki. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.